Środa, 2 października. Przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Choć od powodzi w Polsce minęło już kilkanaście dni, to wielu mieszkańców wciąż walczy z jej skutkami. Wprawdzie uwaga opinii publicznej koncentrowała się na większych miejscowościach, jak Kłodzko, Ostrowie Śląskie czy Lądek-Zdrój, to wiele mniejszych też przeżywało swoją tragedię. Tak jak Lubrza w powiecie prudnickim w województwie opolskim. Władze gminy walczą o pieniądze, aby móc naprawić zniszczenia, które spowodowała powódź. Paweł Jędrusik. W wyniku wrześniowej powodzi w gminie Lubrza ucierpiała nie tylko ta wieś, ale także okoliczne Dytmarów, Skrzypiec i Trzebina. Mieszkańcy do dziś sprzątają swoje domy, które jeszcze kilkanaście dni temu były zalane. To już troszeczkę jest posprzątane i nie widać tego wszystkiego, co tutaj się działo, ale jeszcze tydzień temu to tutaj była wielka hałda odpadów wyniesionych z domu, mebli, dywanów, chodników, wszystkiego co było, bo w mieszkaniach woda była tak 50-60 centymetrów. Nieco więcej szczęścia miał pochodzący z Gliwic pan Jerzy. U niego skończyło się tylko na zalanym ogródku. Wał po prostu dał radę, ale już było równo z wałem, powiedzmy, woda i przeciekała przez niego też. Zniszczone zostało boisko po drugiej stronie drogi. Choć dziś nie widać tu wody, to obiekt nadaje się do całkowitego remontu. Gmina Lubrza rozpoczęła już zbiórkę pieniędzy na naprawę szkód po powodzi. Można je wpłacać na specjalne konto. Sama Lubrza nie ma tyle pieniędzy, bo wstępnie szkody wyrządzone przez wodę oszacowano na około 3,5 miliona złotych, podczas gdy budżet gminy wynosi nieco ponad 20 milionów złotych rocznie. Jesteśmy tutaj małą taką rolniczą gminą. Jest mało takich przedsiębiorców, fundusze też nie są tutaj za duże, żeby przy takich stratach można było, można powiedzieć, od ręki doprowadzić wszystko do poziomu takiego, jaki był sprzed powodzi. Dlatego tutaj staramy się jak najwięcej pozyskiwać takich środków z zewnątrz. To z kolei wieś Skrzypiec. W tym miejscu całkiem niedawno płynęła rzeka. Uprzątnęliśmy już pierwszy taki szlam, wszystkie te brudy i całe pozalewane rzeczy mieszkańców. Gmina pomogła nam oddać te wszystkie gabaryty, także na ten moment jest trochę, powiedzmy, że taka sytuacja ustabilizowana. Wiadomo, w tych domach mieszkańców oni mają pozalewane całe partery swoich domów. Miejsca, w których mieszkali, są, nie nadają się po prostu do mieszkania, także osuszają to na ten moment, zostały pozbijane tynki. I próbują to osuszyć. Wiadomo, pogoda teraz nie sprzyja, bo jest bardzo wilgotno. Na pierwszy rzut oka dziś niewiele wskazuje na to, że przez gminę Lubrza przepłynęła wysoka woda. Jednak z jej skutkami mieszkańcy i władze będą musieli się zmagać jeszcze długo. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu postawiła zarzuty dwóm księżom oraz mężczyźnie, który już duchownym nie jest. W całej sprawie chodzi m.in. o przestępstwa seksualne, w tym wobec nieletnich, a także przestępstwa gospodarcze. Aleksander Kral. W poniedziałek rano policja zatrzymała dwóch duchownych w wieku 59 i 63 lat oraz 67-letniego byłego księdza. Ten ostatni usłyszał zarzuty związane z popełnieniem przestępstw gospodarczych. Z kolei księżom postawiono zarzuty za przestępstwa na tle seksualnym. Jeden z nich podejrzany jest o dwa zabronione czyny. Został aresztowany na 3 miesiące. Jeżeli chodzi o osobę trzecią, czynności z jej udziałem zakończyły się stosunkowo niedawno. Początkowo osoba ta sygnalizowała problemy zdrowotne, to też jej udział w czynnościach początkowo był niemożliwy. W dniu dzisiejszym stało się to jednakże możliwe, wobec czego prokurator przesłuchał podejrzanego. Ogłosił mu łącznie 9 zarzutów, jak wspomniałem, dotyczących przestępstw o charakterze seksualnym. Jak wspomniałem, 2 z tych osób mają tego rodzaju zarzuty. Przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich faktycznie osób o danych ustalonych już przez prokuraturę. Łącznie tych zarzutów w stosunku do tych dwóch osób jest 11. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się w marcu 2023 roku i ma korzenie w zabójstwie diakona z sosnowieckiej parafii. Prokuratura poinformowała, że do aktów pedofilii dochodziło nawet kilkanaście lat temu. Jak poinformowała w oświadczeniu kuria diecezjalna w Sosnowcu, wobec jednego z zatrzymanych duchownych już 26 września 2023 roku biskup sosnowiecki zastosował przewidziane prawem kościelnym środki zapobiegawcze. Stało się to po zgłoszeniu potencjalnego czynu zabronionego. Od tego czasu duchowny miał zakaz jakiejkolwiek publicznej posługi duszpasterskiej oraz zakaz kontaktu z młodzieżą i dziećmi. Drugiego z zatrzymanych duchownych 2 października biskup zawiesił go w pełnieniu obowiązków proboszcza, wydał zakaz publicznego sprawowania sakramentów oraz zakaz kontaktu z dziećmi.
Trzeci, zatrzymany w 2019 roku, został przeniesiony do stanu świeckiego. Pacjenci Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu mogą już korzystać z nowego sprzętu, który został zainstalowany na oddziale rehabilitacji neurologicznej i medycznej. To efekt współpracy szpitala z jedną z fundacji. Aleksander Kral. Pani Klaudia już korzysta z nowoczesnych sprzętów do ćwiczeń. Dzięki temu urządzeniu, które pomaga m.in. pionizować pacjentów, powoli udaje jej się wracać do zdrowia. Właśnie o wiele dłużej wytrzymuje właśnie w pionie, więc to jest duża różnica. A w parapodium czy tam w stole pionizacyjnym, no to jednak ten czas był dużo krótszy. A tutaj dzięki temu, że są jeszcze te ćwiczenia, jest ta pionizacja dynamiczna, no to właśnie organizm też lepiej się zachowuje. System, z którego korzysta pani Klaudia w szpitalu, może być także zastosowany w warunkach domowych, kiedy pacjent jest już bardziej samodzielny. Takie sprzęty w sosnowieckim szpitalu zostały zainstalowane na oddziale rehabilitacyjnym, na którym jednocześnie może przebywać około 30 osób. To są przede wszystkim pacjenci, którzy wymagają rehabilitacji. To są różne sytuacje, czy związane z różnego rodzaju zwyrodnieniami, ale też po wypadkach, urazach. I takich pacjentów mamy dosyć sporo i tym pacjentom dedykujemy. Do dyspozycji pacjentów są także nowe urządzenia, które pozwalają na podjęcie leczenia niedowładu kończyn. To badanie wykrywa potencjały mięśniowe i jest w stanie na tyle wspomóc ten ruch, że później pacjent ten ruch wykonuje samodzielnie. Tego jeszcze nigdy nie było. Inwestycja w sprzęt do rehabilitacji jest efektem współpracy szpitala z Fundacją Podaruj Dobro, która wspiera zarówno pacjentów w szpitalu, jak i po wyjściu z niego. Marzyłbym, żebyśmy zasiali to dobro w całym kraju, ale to zależy też od chęci czy marszałków, czy dyrektorów szpitali. Jeżeli będą chcieli taki projekt, to ja jestem do dyspozycji. Z wyremontowanego oddziału cieszą się nie tylko pacjenci, ale również jego personel, dla którego to szansa na prowadzenie szybszej i skuteczniejszej rehabilitacji. Miało być 20 autobusów, a będzie 8. Metropolia jest bliska zakupu pierwszych pojazdów napędzanych paliwem wodorowym. Wyda na nie kilkadziesiąt milionów złotych. Autobusy mają trafić do dwóch przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Spółki będą musiały same zająć się pozyskiwaniem paliwa. Łukasz Kądziołka. Wodorowe autobusy miały już wozić pasażerów w metropolii, jednak ogłoszony w 2022 roku pierwszy przetarg się nie udał. Autobusów miało być 20, okazało się jednak, że ceny przekraczają zdecydowanie budżet GZD. Zdecydowaliśmy, żeby kupić 8 autobusów wodorowych, więc znacząco mniej, resztę uzupełnić o autobusy elektryczne, konkretnie to będzie 18 sztuk autobusów przegubowych. Dostawa autobusów ma kosztować prawie 32 miliony złotych, co oznacza, że koszt jednego pojazdu to około 4 milionów złotych. Metropolia w najbliższym czasie podpisze umowę z firmą PAK PCE Polski Autobus Wodorowy, która jest producentem pojazdu Nesobus. Pojazdy takie same jak w Rybniku mają dostać dwa PKM-y, Tyski i Katowicki. Dostawy paliwa wodorowego jest po stronie PKM-ów. Katowickie PKM prawdopodobnie wypuści wodorowce na dłuższe trasy. Pozwoli to na bardziej elastyczne tak naprawdę dopasowywanie pojazdów do naszej siatki połączeń, a także na to, że będziemy bardziej przygotowani na różne sytuacje, które się mogą wydarzyć, na przykład na rynku paliw. Na razie PKM paliwa do nowych autobusów nie ma, jednak niewykluczone, że będą one tankowane tutaj przy drodze krajowej numer 86. Jeszcze w tym roku ma ruszyć pierwsza stacja z wodorem w Katowicach. Z kolei nowe pojazdy powinny dojechać do przewoźników mniej więcej za rok. Zalewany regularnie przejazd pod wiaduktem ma już nie stać w wodzie. Inwestycja przy węźle drogi S86 powinna poprawić przejazd przy centrach handlowych w Katowicach. Okazuje się jednak, że to może nie wystarczyć i problem nadal będzie się powtarzał. Miasto szykuje się więc do swojej inwestycji. Łukasz Kądziołka. To miejsce nierzadko jest obiektem żartów kierowców. Od wielu lat węzeł drogi ekspresowej S86 jest zalewany nawet przy opadach, które nie wydają się szczególnie intensywne. Później trzeba tę wodę odpompować. Ostatnio pompy włączono tu w połowie września, gdy w całej Polsce padało bardzo intensywnie. Usuwanie wody trwało też bardzo długo. To ma zmienić się po zakończeniu budowy nowego odwodnienia. Aktualnie trwa montaż dużego zbiornika retencyjnego, który będzie jego częścią. Będzie miał 80 metrów długości i 2,5 metra średnicy. Pomieści około 400 metrów sześciennych wody. Wraz z przebudowaną przepompownią
gdzie zwiększyliśmy bardzo znacznie, prawie dwukrotnie moc tej przepompowni. Powinno to pozwolić na odprowadzenie nawet sporej ilości wody opadowej. Woda pod drogę pomiędzy Katowicami a Sosnowcem spływa z bardzo dużego obszaru, w tym z terenów centrów handlowych. Duże powierzchnie parkingów, wszystko powierzchnie szczelne. Zbiornik i przepompownia poprawią sytuację, ale mogą nie rozwiązać problemu całkowicie. Dlatego miasto musi dołożyć do tego swoją inwestycję. Ma to pomóc odprowadzać więcej wody do Rawy. Wody opadowe z terenu znajdującego się na północ od tego miejsca, od drogi S86. To rozwiązanie będzie polegało m.in. na zabudowie zbiornika retencyjnego. A przede wszystkim wymianie kolektora. Do tego czasu pod drogą ekspresową może nadal zbierać się woda. Tyle, że mniej niż do tej pory. Inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma potrwać do końca tego roku. Natomiast miasto w przyszłym roku zamierza dopiero rozpocząć projektowanie nowej kanalizacji. Taka była środa w informacjach. Jutro czekamy na Państwa o 16:00, 17:45 i 23:00. Do zobaczenia.